stara cholero. Ci diabli nie biorą. Siema, siema, jestem Rayo Gplay, a to jest kolejny odcinek z naszej serii z gameplaya Farming Simulator 22. Ze mną, jak poprzednio, Iring. Witam serdecznie. Cześć. I dziś będziemy właśnie sobie robić siebie. Poczekajcie tylko troszeczkę, muszę coś tutaj zniwelować. O, tak będzie chyba dobrze, albo zaraz nawet. O, niech będzie tak. Dobra, więc dzisiaj lecimy z siewami. Oczywiście, jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, na którym tutaj to pole trochę powiększaliśmy, agregatowaliśmy, no i zasialiśmy tutaj rzepak, to serdecznie zapraszam. Ponadto jeszcze wyporuczyłem dzisiaj kolejny siewnik, który będzie nam potrzebny, bo dzisiaj dużo siewów. Ogólnie dużo siewów będzie teraz, więc wiadomo. I potem będziemy sobie też trochę pola powiększać, troszkę kultywatorować na innych polach. Pokażę wam troszkę, jak wygląda gospodarstwo z innej strony. I w poprzednim odcinku też właśnie ogarnęliśmy sobie szklarnię, owce. Więc jeżeli ktoś nie widział, serdecznie zapraszam. Oraz przypomnę tylko tyle, żebyście zostawili łapeczkę, bo teraz łapki w górę już w dół nie ma, więc zostawcie w górę, bo tylko tyle możecie. Możesz w sumie jechać, wiesz, ja też skończę gadać i ten, i ruszę. Więc jedź pierwszy. Tutaj na ten kawałek po prawo. Na prosto tam właściwie, jak wyjeżdżasz. Ten po prawej czy lewej? Po prawej, z wyjazdu po prawej. Dobra. Więc on tu nie potrzebuje tego obciążnika? Ten pędzik? On dawał radę. Aha, no skoro dawał radę, to spoko. Więc właśnie polecam zostawić łapeczkę, subskrypcję, jak ktoś nie zostawił, wbijać na Twitcha, bo tam też są streamki. No i rzecz jasna, komentarzyk standardowo z jakimś hashtagiem. Dzisiaj to będzie hashtag siewy. Więc walnijcie siewy, a ja wam walnę oczywiście serducho pod tym komentarzem, nie? Więc dobra, sobie zajrzymy już w tą stronę tutaj, żeby się tam z linkiem nie kolidować. Nie przekazać sobie wzajemnie. I dobra, rzepaczek, lecimy z tym. I ogień. Miałem ogólnie czas troszkę przywieźć, może damy sobie czas razy 5, żeby trochę tam się coś działo na tym zegarze. No i coś mieliśmy robić siewy na innym polu dzisiaj, tak jakby miała pisałaś akcja siewów, ale wyszło stety, niestety w sumie tak, że na tamtym drugim poletku mamy jakby ściernisko, więc w sumie spoko. Bo jeszcze możemy coś tam sobie powiększyć zawsze. Jedno pole będzie do powiększania, a drugie będzie do agregatowania. No właściwie z tym cierniskowcem całym, więc całkiem nieźle. Ej, w sumie wiesz co? Mógłbyś tam teleżurkę wziąć. Tak naprawdę. No niby tak. Coś nowego, tak, coś fajnego. Nie ma co gruberem po arce. Tak, dokładnie. Dokładnie, tam jest ten. Znaczy tam nie ma w ogóle, więc ciernisko na to będzie w sam raz. Cierniskowiec będzie tam w sam raz, a ja potem jeszcze jak już tam pooram, to tam się dopiero wiedzie gruberkiem jakimś, nie? No ta leżówka jest takiej samej szerokości. Tak, 3-metrowa, no. Tam jest ta pierwsza kupiona jakby w sklepie. Bo jest na razie gospodziada, nie? Może takie maszynki. Ale cóż. A, przypomnę też wam ludzie, że jak chcecie zagrać na tej serii, to oczywiście zgłoszenie i tak dalej, co macie zrobić, wszystko macie w opisie. I przypominam, że to jest też seria crossplay. A nie, to nie jest seria crossplay jeszcze, bo mamy ten nasz nieszczęsny pług, który jest spoza mod huba, więc ogólnie chcę zrobić tu serię crossplay i grać na modach dla wszystkich, więc nawet konsolowcy będą mogli sobie tutaj z nami zagrać, właściwie ze mną, bo to będzie tak, że biorę jakby jedną osobę, więc myślę, że to będzie spoko, tylko dopiero jak wymienimy pług, nie? Bo to troszeczkę musi być na początek większy, żeby dawać sobie jakąś radę z tymi polami większymi, nie? Dobra. Więc tak, w sumie nie wiem za bardzo, czym teraz mam rozmawiać, bo już wszystko mówiliśmy chyba na poprzednim odcinku. Może Iring, ty teraz coś zarzucisz jakimś tematem. Że na NF jest kodem Riot 3% zniżki. Szanuję. Chyba Iring będą się częściej zapraszać na odcinki, wiesz? Bardzo dobrze. Właśnie, a propos NF, dobrze poruszyć ten temat, bo chyba bardzo filmy sponsorowane przez NF, więc bardzo możliwe, że nawet na dwóch, trzech filmach w tygodniu będzie ten, ta reklamka, ale jeszcze nie wiem, bo to muszę się z nim tam dogadać, aktualnie trochę działam na innych zasadach, bo to wszystko było na Twitchu, więc być może wróci to, co też jakby pozwoli mi przez zbierane środki właśnie za tą współpracę dawać wam farmingi, tak, bo jakby nie było, chciałbym robić co miesiąc giveaway'a na Twitchu, więc jeśli ktoś z was nie ma farminga, to oczywiście
jest taka szansa, że w miesiącu będę robić giveaway'a na farminga, więc jest szansa, że ktoś sobie zgarnie tego FSA Fryer, nie? Za friko, przepraszam. Za frajerka nie wolno mówić, nie? Czy wolno mówić? Nie, to jest YouTube, to chyba wolno. Jeszcze chyba wolno. A propos wolno, może wolno czy nie wolno, ważne, że nam szybko idzie. I widzę, że nawet wyrobi mi się to chyba nawet do 10 minuty z tym, więc całkiem nieźle. Całkiem spoko idzie to. Więc najsik. Dobra, czy mam jeszcze jakieś plany na dzisiaj? Oprócz tego chyba powinniśmy się z tym wyrobić. Nie wiem też jak to orko wyjdzie, bo orka troszeczkę nam zajmie czasu. Jak doskonale wiecie, tam... Chociaż nie, pokazałem to pole. Na polu 24 dzisiaj będziemy też sobie działać. Inning będzie robił na jednej połówce, 24 a na drugiej. I tą drugą będę musiał powiększyć troszeczkę, więc tam może wyjść trochę więcej czasu na to. Ej, w sumie wiesz co? Fajnie wyjdzie, jak tam będzie sobie talerzował. To weźmiesz sobie fędzika, bo on tam ma lepsze przełożenia. A ja wezmę orki, wezmę tego, zetorka, nie? Tam jak mówiłem, zamienimy się na gospie. Też się na orce fajnie pobawisz z tymi biegami. Tak? Mówisz, że spoko będzie? No dobrze, jak odchodził. A, no to fajnie, skoro tak, to super. A, właśnie, miałem dzisiaj też wam pokazać, gdzie są kolejne zabawki, więc dzisiaj wam też pokażemy, pokażę wam, gdzie są kolejne zabawki. Też jakby serio pogadam, że sobie razem ze mną zbieracie, więc jak ktoś nie wie, gdzie dokładnie są, to wam też mogę pokazywać. Ale w sumie jest teraz tyle poradników nagranych od tego, że masakracja, ale chodzi tu głównie o przychód, o hajsik, który się z tego zarabia, bo chcę wam pokazywać dokładnie, co, gdzie i jak, za co zarabiamy, nie? Bo to jest seria, na której wszystkie finanse są wam pokazywane, nie? Zaczęliśmy od 70 tysięcy równo i myślę, że tak będziemy sobie z tym w miarę lecieć. A po drodze na pole nie ma żadnej tej znajdźki? Tam jest znaleziona już, na silosie 4 były, wiesz? A tam przy przędzalni coś? Przy przędzalni? Gdzie jest przędzalnia? Poczekaj. Muszę... Tutaj chyba przy tej ulicy. Zaraz sprawdzam. Przędzalnia? Na przędzalni może być w sumie, no. Może być, ale ja chciałem pokazać ludziom tam pod mostem, gdzie są dwie świnki, wiesz? Ale dobra, w sumie mogę nawet na przędzalnię zajrzeć. W sumie zajrzymy, pokażę też co jak. Bo to też jest spoko. Albo przy torach też są nawet trzy zwierzęta. Trzy zwierzątka, więc to też spoko by było. Najpierw zbierać te większe, a potem się bawić te pojedyncze. Weź tu przepuść. No spoko, ale widzę, że wiesz co, ogólnie jakbym się natrzymał, to bym się przegonił nawet, więc widać różnicę w tych biegach właśnie, nie? Jak sobie, no, widzisz, które lepiej radzi. To co? Ile stoi? No. Ja mam pedał wciśnięty w podłogę, a tu stoi. No. O, rajd na chatę ma. Rajd na chatę, oblężenie. Dobra. Więc całkiem nieźle to idzie, akurat się wyrobiliśmy z tym. Nie wiem, czy ty robisz poprzeczniaki, czy nie, ja nie robiłem, więc... znaczy, nie trzeba robić u mnie poprzeczniaków, po mojej stronie, nie wiem jak u ciebie. U mnie też nie. A, no to spoko, to trochę mniej pracy mamy, trzeba optymalizować to, póki jeszcze mamy teraz takie warunki. Więc dobra, to co, ty to już, ty tam powoli już się zbieraj, zaraz dam ci tego... pędzika. Zostaw sobie tam gdzieś tutaj przy drodze, jeszcze na asfaltnej wieży, okej? Zostaw sobie tego zatorka. Ja ci tu już daję fędzika. Dobra, trzymaj, bierz tą talerzówę, a ja pokażę ludziom właśnie przy przędzalni, gdzie znajdziemy tutaj właśnie te zwierzątka, więc dobra. Z tego co będę, to będę w jakimś wiaderku albo gdzieś skitrany, o właśnie tutaj. Więc w takim oto miejscu znajdujemy jedną owieczkę, przędzalnia, więc owce wiadomo. No i odbieramy sobie ją. Jeszcze 8 owiec zostało nam, tysiaczek zgarnięty. Przy okazji przejdźmy się dookoła. Ustawiono, że nic nie przegapiłem, bo też mogą się nie znajdować. Nie pamiętam wszystkich na pamięć, więc no. Przejdźmy sobie dookoła na pewno, czy wszystko jest ogarnięte. Bo one są naprawdę w takich czasami różnych miejscach, że ciężko by było sobie to wyobrazić, gdzie one się znajdują. Okej, okay. O właśnie, propos kwiatka. Bo tak spojrzałem na kwiatka, to mogę to pokazać. Jakby w fajnym miejscu. Kolejne zwierzątko, więc trochę tak przyspeedrunujemy. W tym miejscu tutaj jest, o, jest właśnie w tym, czy dalej? Gdzie to jest to miejsce? Chyba nie tu. A może tu? Tylko przegapiłem? Nie, to nie tu, to chyba dalej było.
A jest jakiś obciążnik do fenda na gospie? Są dwa obciążniki, no, są. To są. W którym miejscu? A, tam. Teraz, może to tutaj to było? Tak, teraz się pogubiłem, a chcę wam to jeszcze pokazać. Chyba to będzie tutaj. Tak, to będzie tutaj, więc proszę bardzo, macie teraz ode mnie drugą ciekawostkę. W tym domku oczywiście wchodzimy sobie na werandę i w kwiatku mamy świnkę żółtą, więc odbieramy sobie ją, proszę bardzo. O, ciekawostka, 2000 zarobione, więc nieźle. Tu przez lasek przejadę chyba, to. Przejedziesz w sumie, ale tam jest wąska droga, nie? Więc jak dobra. Chcesz. Jak chcesz, to przejeżdżaj. Naprawdę nie widzę. Jedzie. Bez drogi można przejechać. Ja ogólnie chciałem zrobić tam drogę, wiesz, tylko problem jest taki, że tam jest tekstura, czyli jest to model, nie? I niestety trochę średnio z tym wychodzi. Dobra, o, akurat tu mamy ten pług do odebrania. Będziemy sobie tam działać. Ja akurat pojadę asfaltem, żeby wam pokazać świetną drogę, jaka tam prowadzi na górę. Naprawdę jest coś cudownego, jak to wygląda. No ja tu jadę przez gospę sąsiada. A, spoko. Gospę dziada. Już sobie podpinam pług. O, sorry, trochę nie ten... wcisnąłem. Jednego z trzech króli. Dobra. Nie no, na YouTubie chyba można. No właśnie nie wiem, jak to wygląda, nie? Ale chyba nie, no chyba można. Chociaż... Muszę dokładnie poczytać te wytyczne, jak to wygląda właśnie, jeżeli mówisz w kontekście, nie? Bo to wiadomo, każdy że wie, o co chodzi, nie? Jak grasz w symulator, to raczej z kierownicą i z pedałami, nie? Nawet widać na kamerce. No tak, tak, właśnie. Dobra, więc my sobie zjeżdżamy tędy. Tutaj jest taki fajny, fajny zawias i niech ja tędy pojechał. To tu nie jest po orce? Gdzie po orce? Na tym polu. Na 24. No. Tam nie jest po orce. No mówiłeś, że po orce. Nie, wziąłeś talerzówkę, tak? Tak. No, bo tam jest... To można siać po talerzówce? Nie wiem. Zostaje ta tekstura niedoprawiona taka. No bo tam jest ten rozbita ta jakby sieczka, ta nie? Taka. Tak. No, to spoko, tak ma być. O, już tu zjeżdżamy, to mamy sorgo, też niedługo będzie do kuszenia może. No i tu działa Irik sobie na tym polu, a ja jadę na to pole tutaj i będziemy to pole dzisiaj powiększać, nie? Bo on troszeczkę jest... no trzeba po prostu poprawić. Więc zaczniemy sobie od tamtej strony. Powiększanie. Ogólnie z tą gospą to ci muszę powiedzieć, że ci ładnie wyszła, powiesz co? Bo nie każdy czuje ten klimat amerykański, tam próbuje coś europejskiego budować czy coś. A, no tak, to prawda. A mi chyba się udało, nie? W miarę. No, dokładnie. Więc... Ja akurat w tym farmingu, że jest akurat dopracowana mapa amerykańska, to bardzo dużo na swoim sajwie idę w Amerykę. Tam mam w planach w bawełnę pójść, bo w 19 to omijałem, bo Ravenport to był krak, nie mapa. Nie, Ravenport mi się bardzo podobał, jak chodzi o mapę, wiesz, ona też była dopracowana. Ogólnie wydaje mi się, że te amerykańskie mapy trochę lepiej dopracowują. Być może są inni tam mapmakerzy od tego, ale no mniejsza o to. Szczegółowość była naprawdę fajna i sterygów było co niemiara, więc mi się ogólnie Ravenport bardzo podobał. No tylko jednak wiesz, no jako Europejczycy to raczej gramy na tych europejskich mapach, nie? A te amerykańskie trochę omijamy. Ale ty mówisz o szczegółowości tylko pewnie w miastach, bo tam na polach pusto. Pole tak. Same duże, ogromne. No tak, tak, no bo to właśnie taka Ameryka, nie? A w Polsce raczej każdy chce grać na malutkich polach. I tu troszkę dorobili lekcję i wybrali fajny region Ameryki, gdzie właśnie są miejsca, gdzie jest pusto, czyli taka Ameryka. Są duże pola, ale jest też ciasno, nie? Więc naprawdę da się fajnie tutaj podziałać, nie? To jest właśnie ta Ameryka, która mi się z klimatu lepiej podoba, czyli to... To jest chyba stan Montana. Wschodnie tak, tak. Wybrzeże całe. Tak, to jest super sprawa. Tam Nowy Jork. Po tych krzakach pojeździmy, usuwamy je. Nowy Jork, bo Nowy Jork to nie tylko miasto, tylko też stan. Tak, a to nie jest... No tak, stan Nowy Jork, no. No, dokładnie. Jeszcze nawet kiedyś miałem na geografii, że Nowy Jork jest w Nowym Jorku, nie? Ale cóż, no tak to wychodzi. Okej. Okay. Troszkę tu sporo to powiększenie wyszło. Nie wiem, czy tam tej drogi przypadkiem tamtego zakrętu nie wziąć, jakby pod łuk. Zobaczymy zresztą też, jak to wyjdzie. Trochę żeś Babola odwalił z tą drogą do autostrady. Co?
czemu? No widziałeś kiedyś do autostrady, żeby droga polna dochodziła? A to co mam tam zrobić? Wiesz, będzie moment, gdzie trzeba będzie zjechać, a tu drogi nie ma. No nie wolno ciągnikiem po autostradzie. Aj dobra, awaryjnym tam da radę. To ekspresówka, nie autostrada. A no nie, to autostrada, dobra. A nie było tematu, trudno. Ty, on z tymi biegami to naprawdę idzie spoko, nie? Jak ma ciężko, redukcja i daje radę. No i właśnie. Ej, likwidowałeś ten zakręt, czy nie? Jak to zrobić? Który? Tutaj co mam? Likwiduj. Po co on jest? Likwidować? Okej, to zrobię tak do równej tej, co nie? Co takiego zęba robić? No i tak. Zwalniemy sobie tak, teraz obrotówka. Tutaj. Najgorsze właśnie zrobić obrys, bo on tutaj musi być mega dokładny. Albo no, mega, w miarę dokładny, żeby był po prostu. Jak ktoś tam się trochę wyjdzie, to się demoluje. Najwyżej. Okej. Powiedzmy, że tak, będzie w miarę spoko. Szkoda, że na MP nie są znaki kolizyjne. No, a co chciałbyś, wywracać znaki? No, lepiej wygląda przewrócić niż przenikać. No, coś w tym jest w sumie, tak. Nie wiem, czy dalej się to powiększać tam w górę, czy nie, jak myślisz? Bo tam mogą po to działać sobie podciągnąć trochę jeszcze. Możesz mi teraz zradzić jako... Tutaj. Zaraz, wychylę się zza krzaka. Aha, bo nie tam jest. Co za stromo. Za stromo? No. Tak w sumie chyba widzisz, tak. Tutaj z profilu widać bardziej tą górę. Aha, no dobra, jak uważasz? No myślę, że tak sporo powiększone nawet jest. Zawsze te parę arów gdzieś tam dojdzie przy tym. No i też na pewno pole jest ciekawsze, nie? Dokładnie. Okej. Okay. W ogóle nie wiem, czy widziałeś, ale dzisiaj pokazano. Nie było dzisiaj na streamie. No właśnie, myślę, jak to zrobić. Na przykład jak jest zima i pada śnieg, co nie? To na gałęziach są od górnej strony leży śnieg, co nie? No. I jak myślisz, jak to może być zrobione? Tam ci pytanko, które zaraz tak samo odpowiem. Pewnie nie zgadniesz. Po prostu tekstura się zmienia. Są inne tekstury zrobione. Otóż nie. Jest to zrobione tak jakby shaderze. Wyobraź sobie, dzisiaj wziąłem przypadkowo pochołek. Taki typowy pochołek, który wie, gdzieś tam się stawia, co nie? A, że się obracasz tekstura na tym. Obracasz pochołek, a śnieg zawsze jest na górze. Czaisz? To jest po prostu genialne, bo to może być dla każdego modelu tego jakby dynamicznego. Nie musisz robić tekstur, co nie? Bo wiesz, nie mógłbyś tego zrobić fizycznie, żeby się śnieg zostawał, co nie? Czy tam coś. A tu właśnie możesz idealnie to zrobić i to bardzo fajnie wygląda. Więc naprawdę, jeżeli ktoś tego jeszcze nie widział, to polecam sobie zajrzeć tam, bo gdzieś tam do mnie na stream albo coś. Albo samemu sprawdzić nawet, nie? Jak to wygląda. Naprawdę genialny pomysł w tym jest. Oczywiście nie działa też na wszystko, ale na przykład takie płoty czy drzewa, super sprawa. Też zastanawiam się z tym ostro, jak to będzie właśnie wyglądało w tym farmingu. Jeżeli chodzi o właśnie ten śnieg, bo zauważyłem, że śnieg leży na gałęziach. I zrobili to naprawdę w mega, mega zarobisty sposób, więc super, super sprawa. Jeszcze raz gratulacje, bo Giancy zrobiły dobrą robotę, nie? Więc bardzo się cieszę, że ten ogólny farming jest takim już naprawdę fest dopracowanym, nie? Po takim względem. Takie po prostu niuanse, które gdzieś tam skurzały w poprzednich farmingach, zostały poprawione i wygląda to już naprawdę całkiem nieźle. Jak po grube, że animacje ziemi to bardzo ładno zrobili. To no. Chyba w talerzówce się nic nie zmieniło. Chyba nie, w ogóle orka, widziałeś orkę? No, sam grałem przecież. No tak, no to już orka jest w ogóle cudowna. Nie wiem, czy ludzie akurat zwróciliście uwagę. Ej, a czemu to jest? Aha, dobra, to jest animacja inna. Bo to jest farming, znaczy no, to jest kultywator z farminga 19. Znaczy kultywator, pług z farminga 19. To jest animacja, jest jeszcze stara. Ale na tym pługu Pottingerka animacja jest po prostu... Wyleciał, nie? Ale za to też ta talerzówka nie jest taka biedna, bo znowu do wału. Tutaj jest wał Bakera chyba. Aha. To on ma te zęby i on tak podrzuca jeszcze tą ziemię. O, no to też spoko, no. Trochę się tam porozbija to, nie? Dobra, zjeżdżam już z talerzówką, co dalej robić? No myślę, albo weź sobie to jeszcze przyjedź. Jak z czasem. Mam jeszcze czas, spokojnie, mamy dopiero 20 minut. Weź to do mnie podejść, coś jeszcze mnie turkę strzelim, okej? Okay? Tutaj może zacznę uprawiać po orce. Tutaj okej, okay, jak chcesz. Jak chcesz. Czekaj sobie wjadę tutaj dokończę to, okej? Okay? Posiąłem tutaj elegancko. My za bliska, walniemy sobie miniatureczkę, zaraz ją zwracamy, nie?
Ludziska, widzimy się ponownie. Jak widzicie, już wszystko, miniaturka strzelona. Fajna pamiąteczka będzie też, jakby nie było. No i miniaturka, myślę, też fajna. Ja tu powoli kończę. Ej, i co, teraz po tym muszę wjechać w kultywatory, czy mogę to z siewnikiem tu się wpierdzielać, jak uważasz? No już raczej siewnikiem. Bo ja raczej nie będę orać całego pola, nie? No, a nie masz wymaganej orki? Wyłączymy sobie ten sezon, wiesz, bo troszkę będzie tutaj dużo zabawy, a jakby chciałem sobie teraz przeskipować to, żeby było wszędzie, wiesz, ścierniska, potem porobić wapna na kolejny sezon i tak dalej, nie? Te krzaki byś przesunął. No, zaraz. Ten pierwszy sezon zawsze taki. Ej, jest nowa tekstura po tym? Po talżówce, czy mi się wydaje? Że po zwykłej? No, po talżówce. Bo po gruberku jest taki, wiesz, jakby paski... Taka bardziej... Taka bardziej po siewniku, takie paski widać. No, a tu jest taka cała, nie? Jakby. No tutaj właśnie mi chodzi, że po siewniku. Nie, tu właśnie jest ten, ona jest taka porozbijana. A po gruberku masz tak jakby... To znaczy widać takie bardzo lekkie nacięcia. No tak, ale są mniejsze takie, niż po tym, niż po takie, gruberze. Jak po talerzówce, po cienkim pasku blachy. No, dokładnie, więc bardzo fajnie to wygląda. W ogóle tutaj w tej talerzówce to pasuje, bo są bardzo gęste talerze. Ja wkradę sobie. Polskich, co są szerzej. Całkiem nieźle. Chillerka u mnie teraz właśnie w Radiku gra country. Ja ogólnie też mam taką zasadę, że nigdy nie daję muzyki do tła, bo nigdy nie wiadomo co, jak to będzie z wytycznymi YouTube'a, bo to się wszystko zmienia. Potrafię dostać, na przykład kiedyś wrzuciłem filmik tam 4 lata temu i dostaję nagle dzisiaj informację, że muzyka jest niedobra, nie? I wyłączone zarabianie. Więc zawsze mam do farminga, do gameplayu właśnie muzykę z gry, przez co, wiesz, nigdy cię jakby ta licencja tutaj nie obchodzi już, nie? Bo to jest z gry streamowane. Nie wyciąga kamieni. Nie wyciąga kamieni? Nie. A w ogóle ciekawe, czy będę mógł po talerzówce siać? Zresztą jest to ciekawe. Podobno jest jakaś tekstura jeszcze siewu bezorkowego. Czy widać jeszcze to resztki? Wow, no to byłoby kozak. To byłoby kozak, zaraz zobaczymy to. Czekajcie, sobie tutaj jadę. Siewnik jest w tamtym miejscu, spoko. Ej, czaisz to? Mam już 3 palety truskawek. No bo to się strasznie szybko robi. Masakracja. Po jednym dniu to ja miałam no tą obszarnię z budynkiem. Aha. To jest taka wnęka. To ja mam półtej wnęki po jednym dniu zapełnioną. No to nieźle. Ale fajnie, taka właśnie... wielkości ciągnika akurat. Takim to spoko wygląda. No i dobra, będziemy sobie to wszystko sprzedawać w miarę z czasem. Bardzo fajnie idzie ustawiać te... Palety? Tak. Wiem właśnie. Się ustawiałem ściśle. Ja na przykład też właśnie na tym swoim sejwiku, tym drugim, który tam 30 godzin mam na Twitchu, co robię, to tam właśnie mam kupiony wózek widłowy i sobie wszystko robię wózkiem, co nie? I powiem ci, to jest taki satysfakcjonujące, jak to się wózkiem tym działa, że masakra, nie? Ale naprawdę. Od zawalenia roboty jest nawet ręcznie przerzucać te palety od truskawek. A wózkiem też w ogóle, tylko wózkiem jest spoko, że układasz sobie takie 2-3 palety na górę i wiesz, jedziesz sobie powolutku, nie? Więc taki wózek też się fajnie. Ustawiasz ręcznie, a potem bierzesz stópek 5 na raz i na przyczepę wózkiem. Albo tak. No w sumie też spoko opcja. Ręcznie ustawiasz sobie do góry, a potem bierzesz cały słup. Pamiętaj, że dalej to są palety, nie? No co jednak, ale palety ręcznie nie dymasz, nie? No tam masz w tym 6 łobianek tak naprawdę, więc nie jest to dużo, ale... No jednak podnieść palety to też tak trochę unrealistic. W ogóle właśnie, pytanie do was, ludziska. Czy przesuwać te palety ręcznie, czy widłami do palet? Jak uważacie? Napiszcie, bo to jest dosyć ważne, póki co tak nie zrobiliśmy, nie? Bo zaraz zacznie się, wiecie, podnoszenie i tak dalej, a to trochę średnio wystąpiło. Truskawek takie lekkie. Te co gra uznaje, że można, to nie ma. W sumie też racja. A, miałem się tam te przesunąć, te krzaki, więc zaraz przesunę je. Więc czekaj, już ty, zanim wjadę sobie siewnikiem, to przecież... Ja już pół kola mam. Jezus Maria, ty jesteś jakiś nienormalny z tym, nie? Ale w sumie spoko, bo myślałem, że to pójdzie cały dzień. Wiesz co, i tutaj jeszcze na tej skarpie byś dodał takich drzew, jak są na miedzy. Bo tam jest coraz strasznie pusto. Na tej skarpie tutaj, tak? Tak, tu co cofnąłem. W sensie takich, jak na miedzy. No tych krzeczastych. Chodzi ci o takich, które stają? Czekaj. Tak.
Mogę dwa postawić i to jeszcze takie na przykład. O, takie też mogę zrobić. Spoko, niech będzie. No i tu już dalej już zróbmy normalnie te roślinki. Się takie już krzaczki, okej. Okay. No jak widzisz, różnica na tej mapie od Ravenport. Na Ravenport wszędzie miałeś widok. A tutaj przy głupim rowie są drzewa, wszędzie. Tutaj? Przy rowie? Znaczy te, no wszędzie. Te drzewa przy autostradzie. Tutaj na skarpie od autostrady czy coś. Ale to akurat ja stawiałem sporo tych drzew. A tutaj. Tak, tak. Ale wszystkie te drzewa, które ty widzisz. Stala. No tak, jest bardziej grzysta ta mapa jednak, chyba taka trochę, nie? Bo tam miałeś taką jedną wielką górę i gdzie było płasko na niej, nie? To jest troszkę inaczej. Dobra, zobaczymy jak będzie szło, wiesz? Sprawdzamy teraz jak będzie siał, jak będzie szedł siew. To będzie jakaś inna tekstura bezorkowa. Okej, okay. I czy się sieje? Ty, jest inna tekstura, zobacz. Chyba się nasiało, tylko jest, widać też ten. No, nie, widzisz zmianę? No, widać. Widać, jest jeszcze bardziej doprawione lekko. No, przyjadę jeszcze ten, przyjadę cały pasek i zobaczymy, będzie na mapie widzieć. Widać. Znacznik. O właśnie, znaczniki też są te kozackie. Na parolaksy się. Akurat trafiło na garba. Ty, ale beskidu, jaki garb! Ty, zobacz, co się dzieje. Wiesz, fajne. Jakie by były dobre znaczniki? No, jakie? Jakby zostawiały ślad, ale taki, wiesz... Taki mikro? No, taki bardzo wąski, ale taki soczysty jak po pick-upie, na przykład, albo po ciężkiej przyczepie. Aha, takie coś, taki ostry. Taki intensywny. No. Ej, właśnie, jakby zrobić właśnie znacznik nie jako takie poletko tutaj, tylko zrobić znacznik w ramach śladu właśnie takiego. O, patrz teraz jak wychodzi, widzisz? Zobacz, teraz idealnie wyszedł ten znacznik, czaj. Taki właśnie mikro, nie? No, jeszcze tak o połowę wyższy powinien być. Jezu, nie przesadzaj, to jest farmik, który ty oczekujesz. No, ja mówię, że na zasadzie tego śladu jakby był zrobiony. Ślad nie jak no. Po rowerze, żeby był taki. No w sumie tak, ale nie. Nie, wiesz co? Z tym śladem to jest tak, że on jest jakby... Bo on jeszcze tak lekko zakręca tą tak, ziemię. Tak, on trochę zarzuca się tą ziemię, no. Zarzuca trochę na bok tą ziemię. Ale byski tu się bezorkowy. W sumie powiem ci szczerze, że naprawdę dzisiaj testuję wiele i pierwszy raz mam okazję zrobić ten siew bezorkowy, więc coś dla mnie nowego, nie? Ja też po gruberze i inaczej niż po talerzówce. O, troszkę mi tutaj mocy brak. Z tym siewnikiem. Chce się zamienić za ciągniki? Ale w sumie nie wiem, czy nawet będzie szansa się zamienić, bo... Opłaca mi się. Mamy 25 minut odcinka. A pod górę coś ciężko idzie. Nie, dobra, to w sumie niech będzie tak. Ja to sobie damy. Zrób jeszcze z 3 minutki. No, troszkę tam porobimy, więc czekaj, nie to. O, dobra, to jest. Siewu bezorkowego jeszcze nie było, nie chcę pooglądają. No, fajne. Ciekawe, czy będzie różnica w plonie, co nie? A podobno ma być. A podobno to ma być, wiesz. Ale widzisz, bezorkowe nie daje kamieni po talerzówce, jak się robi tylko. No. To też jest zaleta. Więc wiesz co, właśnie wydaje mi się, że więc może... Jakby dawał gorszy plon kosztem kamieni. To właśnie tak mi się wydaje, że to jest w ten sposób rozwiązane, nie? To jest gorszy no plon kosztem kamieni. Talerzówka mniej wymagająca niż gruber. No. Więc na takie jakieś słabsze ciągniki to właśnie miałoby sens, nie? Że nie masz maksymalnego plonu, że robisz wszystko tak powiedzmy po kosztach, żeby tylko się jak najszybciej dorobić w miarę, nie? Jakoś to miałoby sens. Ale to rzeczka bardzo ładnie zostawia teksturę. W ogóle jeszcze nie mogę się doczekać, że będę siał w końcu kukurudzę, nie? Bo tam też jest nowa tekstura. Nie będzie ciekawie. Może jakoś kukurydzowanie. Kojarzysz może mod na ten siewnik Czajkowskiego? Striptil? Tak, kojarzę, no. To ciekawe, czy on będzie zostawiał teksturę zwykłego, bo on był robiony po 22. Tylko do 19 go wydali jeszcze. To ciekawe, czy będzie zostawiał taką jak od kukurydzy, czy od zwykłego. Bo Striptil to jest uprawa pasowa. No tak, czyli bo to jest pod kukurydzę, tak? Czy ten? Jeszcze się rzepaki tym sieje i chyba pszenicę na taką rozkrzewiającą się, ale nie jestem pewien. No właśnie i teraz pytanko,
jakby to właśnie wyglądało, nie? Czy też siewy ozorkowe można zrobić z kukurydzy? Wiesz, czy jest taka tekstura, czy nie ma? To jest do sprawdzenia. No, to jest, to trzeba też sprawdzić. Jak to jest ze sprawdzeniem stanu maszyn, to przez sklep trzeba. Zniszczenie talerzówki czy coś. Ja przez, no tak, przez sklep, bo tu masz tylko ciągnika, nie? Pokazuję ci. Długo się jeszcze będziesz w Blackstone? Ej, kurde, to jest tylko Forterra, ona ma z czego innego stworzona została. Chciałem przypomnieć. Oj, raz przeskakuje, tak, raz tak ten znacznik. No, bo to też tak, wiesz. A jedziesz idealnie prosto. No niestety. Farm like never before, nie? Jest tu taką wyryłem normalnie. A tu co się stało, że takie zęby się zrobiły na pojedynku? Nie wiem, wiesz co, może tak, że łapało te tekstury i ciągnęło dalej, po prostu, wiesz? Może. Może jakieś tam niedopracowania się są. Ale fajnie, się bezorkowy tu wyszedł, więc całkiem nieźle. A daj, no, ujęcia sobie nagrywa i posieje. Okej, niech będzie. Tak w sumie będziemy już powoli ten odcinek kończyć, więc... Proszę bardzo, tak oto wygląda. Się kopie. No i idzie. Jeśli nie, że jest pod górkę, to też leci się zaraz po ściernisku, nie? O Jezu. Na znaczniku złapał. Się zakopał. Na znaczniku się zakopał. ciężej ma po tym znaczniku, bo to jest zrobione jako orka. Może też przez to, nie? A właśnie, zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. Oj, właśnie. Wyciąga to jeszcze do sobą. Sekundkę. O. No, właśnie wiem, no, wyciąga. Tak jakby się tam jeszcze te skrawki zatrzymywały w kliniku czy coś? Nie wiem. Myślę, że tak to nie będzie większego wpływu, jak się będziemy kosić, nie, czy coś tam, czy jakieś nawozy. Dobra, 30 minut odcinka i tak trochę dużo wyszło. Dojdź sobie tutaj do tego miejsca i zakończymy jakoś fajnie. O Jezu, ale ciężko ma. Tobie się tak kopał? Tak, no, kopało się trochę. A pan jest screena tutaj, będę miał może na jakiś tam stream albo coś. A, ale ty, wiesz, to jest najlepsze? Że ty kamienie znacznikiem wyrywujesz. Normalnie, patrz, wypadło parę grudek. No zobacz. Tam. No, to sam tutaj na początku. To dobre, talerzówka nie wyszła. Pojedynczy talerz od znacznika. Weź to, wypierdzie ten znacznik, by to do dupy podłóz. Ale fajnie, dobra, no i cóż. To co, widzimy się w kolejnym odcinku. O, za teraz tak, jak stoi, fajnie to wygląda. Wyłączyć tutaj kolegę, czekaj. No, tu byś se mógł drogę wyprowadzić, by było legalnie. Tak, przez ten, tak? Cudownie by było. Nie no, ludzie. Normalnie myślę, że spoko to wygląda. Tutaj jakiś bus pasem. Ty, ale właśnie, patrz tu, a nie, dobra, nieważne. No, w ogóle strasznie wąskie pasy są, jak na Amerykę. No. W Ameryce tak. To jest... O, to jest jeden pas. Cały. No, w sumie tak, no. Dosyć wąskie. Ale no wiesz, może się jest bardziej zeuropejczyć. Nie wiem. Wiesz to, że nawet kierownica nie działa. Znaczy, nie działa kierownica, jak nie ma silnika włącznego. Dobra. Chodź pod Poroxę i się... pod Forterę i się żegnamy. I ciekawa sprawa też, że tak nie, trawa nie rośnie pod tymi wiaduktami. No to akurat sami tak zrobili. Głupio to jest zrobione. Też może zacienione. Dobra. Ale cień jest całkiem się przesuwa. Dobra. I chyba tego odcinka nie chcę skończyć. Spokojnie. Jak chcesz, to możemy jeszcze kolejny nagrać. Z tego, z Nimf Orkiszu tego. Czy tam Orkiszu. Jak ktoś. Sorgo. Niby można. No to. Dobra. No to widzimy się za dwa dni ze żniwami tamtymi, nie? Także cóż. Dziękuję za uwagę serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki. I cóż. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdro. Znowu musimy się pożegnać. O, cześć.